Anim zaczniemy opowiadać nasze świadectwo, to też chcieliśmy się pomodlić krótko. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, co robisz w naszym życiu i chcemy Cię prosić o to, abyś Ty sobie z tego świadectwa wziął chwałę, Ojcze. Modlę się o to, aby to nie była chwała dla nas, ale chwała dla Twojego wspaniałego działania. Amen. Kilka tygodni temu przeżywałem taki trudny czas, gdzie wypowiadałem często słowa takie, że już mam wszystkiego dosyć i kiedy się to wszystko skończy. A dziś możemy z żoną mówić o tym, jak Bóg działa i jak zmienia rzeczywistość w ciągu jednej chwili. Potrafi wszystko obrócić o 180 stopni. Dziś brat Marek czytał takie słowo z księgi Ezechiela i tam jest taki werset, który mówi o tym w 36 rozdziale księgi Ezechiela, 31 werset. Wcześniej to słowo mówi, że dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. A w tym 31 wersecie pisze, wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. I mamy teraz taki czas z żoną, z Bożej łaski. To było zawsze moje marzenie, żeby modlić się wraz z żoną. I kiedy braliśmy ślub, to moim marzeniem było to, że tak jak modlę się sam, to będzie podwójny power, że tak powiem, że będziemy mogli modlić się na głos, chodzić po pokoju, wznosić ręce. Tak sobie to wyobrażałem, że będziemy się błogosławić wzajemnie. Ale nie do końca tak było, jak było w moim wyobrażeniu. Było inaczej, ale teraz doświadczamy właśnie tego, że możemy modlić się razem po 5 latach małżeństwa. Możemy modlić się razem i widzimy, że to każdego dnia jest walka o to, żeby modlić się razem i rozważać Boże Słowo. I widzimy, jak przeciwnikowi zależy na tym, żebyśmy tego nie robili, jakie są opory, ale też widzimy, jakie Boże błogosławieństwo spływa właśnie wtedy, kiedy małżeństwa modlą się razem i rozważają Boże Słowo. I to jest niesamowite, bo muszę szczerze powiedzieć, że najwspanialszy czas z Bogiem przeżywam właśnie teraz z moją żoną. Bóg mówi do mnie precyzyjnie właśnie wtedy, kiedy modlę się z moją żoną. I taką myśl, którą Bóg nam przekazał, to zobaczyliśmy, w sumie ja zobaczyłem taki obraz dwóch dzieci bawiących się i tata przyszedł do jednego chłopca i powiedział mu parę wyrazów. I ten chłopiec nie wiedział w ogóle, o co chodzi. I przyszedł do tego drugiego chłopca i znowu powiedział mu parę wyrazów. I ten drugi chłopiec też nie wiedział, o co chodzi. Ale kiedy ci chłopcy spotkali się razem i zaczęli opowiadać o tym, co ten ich ojciec im powiedział, to wszystko w taką jedną całość się zebrało. I to przeżywamy w naszym małżeństwie, że Bóg mówi do swojego ciała, a mąż i żona stanie się jednym ciałem. On nie mówi do jednej połowy. On mówi do ciała, tak jak mówi do kościoła, nie mówi tylko do pastora, tylko do każdego jednego członka. Tak samo mówi do nas jako do małżeństw. I mieliśmy taki czas, kiedy zastanawialiśmy się, Boże, o co Ci chodzi? Odbieramy od Ciebie, ale o co w tym wszystkim chodzi? I kiedy spotkaliśmy się na rozważaniu i mówiliśmy o tym, co przeżywamy, to wszystko zostało rozwiązane w naszych jakichś myślach, o co tak naprawdę chodzi. Bóg precyzyjnie mówi. I to słowo, które przeczytałem, to właśnie pewnego wieczoru modliliśmy się, to znaczy moja żona była na modlitwie dla kobiet, ja byłem w domu z dziećmi, dzieci zasnęły, modliłem się, rozważałem takie słowo. Później przyszła moja żona
I kiedy zaczęliśmy rozważać to słowo, to Bóg zaczął do nas mówić. I tu pisze, wtedy wspomnijcie, kiedy te wszystkie Boże błogosławieństwa, te dobrodziejstwa, że dam wam serce nowe, ducha nowego, będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom, takie same błogosławieństwa wymienia Pan Bóg, to później mówi, wtedy wspomnijcie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre. I Duch Święty zaczął nam mówić, przypominać rzeczy, które nie były dobre w naszym życiu. I teraz, korzystając z tej okazji, chcieliśmy jako, czy indywidualnie, jako osoby, czy jako małżeństwo po prostu przeprosić was, bracia i siostry, za każdą jakąś rzecz, którą was zgorszyliśmy. I to jest niesamowita łaska, że ten Duch Święty, który nas prowadzi każdego jednego dnia, on chce mówić do nas i mówi precyzyjnie. Mówi precyzyjnie. I kiedy staniemy w odpowiednim miejscu w małżeństwie, kiedy mężowie staną w odpowiednich miejscach w małżeństwach, a żony staną w odpowiednich miejscach w małżeństwach, to wtedy okazuje się, że ten wspaniały, potężny Bóg mówi niesamowicie precyzyjnie i on nie chce mówić co tydzień na nabożeństwie, on nie chce mówić co rok na jakimś niesamowitym koncercie, przebudzeniu, ale on chce mówić każdego jednego dnia. I on to robi, kiedy stoimy w tych odpowiednich miejscach. I to nie ze względu na nas, nie ze względu na to, że my jesteśmy jacyś super uduchowieni i że po prostu nasza mądrość sprawiła, że teraz to rozumiemy. Ale dalej to słowo mówi, że Bóg nie działa ze względu na nas, ale ze względu na swoje święte imię. To nie ze względu na nas, że jesteśmy jacyś super, że jesteśmy jacyś bogobojni, ale ze względu na swoje święte imię. I to jest niesamowita prawda, że Bóg działa ze względu na swoje święte imię. I przekażę teraz mikrofon mojej żonie. Niech cię Pan błogosławi. Ja tylko chciałam krótko powiedzieć, że od jakiegoś czasu w moim sercu pojawiło się takie pragnienie, żeby zacząć właśnie chodzić na modlitwy dla kobiet. I pierwszy raz byłam na takiej modlitwie, która była połączona właśnie z spotkaniem sióstr. I właśnie tam pastorowa miała słowo. I powiem wam, że ja przyszłam tam taka zbita i powiedziałam, Panie Boże, no to jest po prostu niemożliwe, żeby coś w naszym małżeństwie się zmieniło. Ja po prostu, no już nie mam sił i tym, co ja mówię, no nie przegadam ani no nic nie zrobię. I wtedy Bóg zaczął wyraźnie do mnie mówić, że oto ja jestem Pan Bóg wszelkiego ciała, czy jest dla mnie coś niemożliwego. I wtedy zaczęłam po prostu Boga przepraszać i odbierać słowo, które tam było. I właśnie pastorowa miała takie słowo o tym, jak Abraham z Sarą dostali obietnicę, że będą mieć syna. I w pewnym momencie długi czas musiał minąć, żeby ta obietnica się wypełniła. I Sara w końcu wzięła sprawę w swoje ręce i konsekwencje tego były, jakie były. I właśnie zaczęłam rozumieć to, że gdzie jest moje miejsce w małżeństwie, kim ja się muszę stać. I jest to dla mnie ciężkie, bo kto mnie zna, ten wie, jaki mam charakter, jaką jestem osobą. Ale tak jak tutaj Mariusz mówił, że kiedy stajemy w tym odpowiednim miejscu, kiedy żony rzeczywiście są takie, jak jest w Piśmie Świętym napisane, to wszystko układa się w taką jedną całość i niesie za sobą naprawdę wielkie błogosławieństwo. I jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że często nam kobietom, ja mówię to o sobie, że często łatwo mi jest narzekać na mojego męża, bo chcielibyśmy różne rzeczy inaczej zrobić. I kiedy nie wychodzą z moich ust słowa narzekania czy mówienia jakichś negatywnych rzeczy, tylko po prostu
zaczynam błogosławić mojego męża i kiedy przychodzi jedna zła myśl, wtedy po prostu muszę modlić się i po prostu wypowiadać 10 argumentów, co jest dobrego w moim mężu, bo dostałam go od Pana Boga, bo jest taki, a nie inny, bo opiekuje się dziećmi i wiecie, to po prostu odchodzi. I tak właśnie chciałam też zachęcić do tego kobiety. Błogosławcie swoich mężów, bo naprawdę są kapłanami swojego domu i wiem, że czasem to jest trudne, ale to jest Boże Słowo i naprawdę niesie za sobą wielkie błogosławieństwo. Muszę się poprawić, bo to jest wcześniej zapisane to słowo o tym, że 22 werset. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście wśród ludów, do których przybyliście. Także Bogu niech będzie chwała za to. Nie będziemy opowiadać o tych świadectwach, które naprawdę przeżywamy w życiu, jak uzdrowienie naszej córki. Nie będziemy o tym mówić dzisiaj. Może przyjdzie na to czas, ale to było moje marzenie, żeby po prostu doświadczyć jakiegoś uzdrowienia. I to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje. Każdego dnia na nowo Pan Bóg ma dla nas nowe rzeczy, ale też każdego dnia jest walka o to, żeby stanąć w tym odpowiednim miejscu. To nie jest tak, że teraz jest super, chwała Bogu, nie? I codziennie jest taki spokój i sobie siadamy, dzieci się tam bawią, a my się modlimy i rozważamy. Tylko nieraz to trzeba przeforsować po prostu modlitwą. Nieraz trzeba się popłakać ze dwa razy i mówić, Boże, nie mam sił, ale proszę Cię, daj mi te siły. I to jest niesamowite. I niech Bogu i tylko Jemu niech będzie chwała za to wszystko. Amen.